Moje uszanowanie, Kamil z tej strony, wy oglądacie Nie stój w korkach, a dzisiaj będzie temat o 125. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale czy pamiętacie jeszcze, że w początkach powstawania tej ustawy był zapis, że moglibyśmy się poruszać tylko i wyłącznie motocyklami w kategorii pojazdów 125 do 15 koni, ale z automatyczną skrzynią biegów. Czyli dokładnie takim samym sprzętem, jak stoi tutaj za mną, czyli Zipem QR Maxem. Ustawa przeszła jednak w pełni, wszystkie 125 są dozwolone, do 15 koni oczywiście, ale jaka była idea? Idea była taka, żeby przenieść Was z samochodów do motocykli, które mniej spalają, emitują dużo mniej dwutlenku węgla do atmosfery, są bardziej ekologiczne, ekonomiczne, no i przede wszystkim rozkorkowanie miast, szybsze dojazdy do pracy, po zakupy, nie wiem, dziecko odwieźć do szkoły. I w takich właśnie założeniach ten sprzęt idealnie by się sprawował. Jest to duży maxi skuter z automatyczną skrzynią biegów. Na dojazdy do pracy super, ale jeżdżę już nim kilka dni i powiem Wam szczerze, troszkę mnie zaskoczył. Myślałem, że jazda na nim będzie najbardziej nudna ze wszystkich testówek, które w tym roku czy ogólnie dostałem. Natomiast silnik Y6 z wtryskiem paliwa ze stosunkowo niską masą, jaką ma ten pojazd, bo to jest w katalogu 142 kg, jeśli dobrze pamiętam, ale czuć się zupełnie lżej, no zaskoczył mnie. I dzisiaj pokażę Wam właśnie taki mój typowy dojazd do pracy. 40 km, ale w takim zmiennym środowisku, czyli teraz wbijam się na ekspresówkę, gdzie teoretycznie tiry powinny być dla mnie przeszkodą, będę prawdopodobnie najwolniejszym kierowcą na drodze. Albo niekoniecznie. A potem idziemy w miasto, przez miasto, na drugi koniec Warszawy. Także no, warunki bardzo zmienne. W pełni wyposażony, cały kufer załadowany. Jeszcze na siedzeniu mam torbę, także no, wykorzystany do granic możliwości ten sprzęt. Także jedziemy z koksem. Dzieje ostry wiatr, ale zobaczcie, tiry, no powiedzmy, że jeżdżą tak w granicach 90 km na godzinę. Ja mam na liczniku 100, teraz pod górkę troszkę maleje mi ta prędkość, ale przynajmniej te 90 jestem w stanie utrzymać licznikowe, co realnie daje mi jakieś 85 km na godzinę, to przypomnienie nie jest aż tak drastyczne. Natomiast teraz już licznikowo wchodzę ponad 100, 105. Jadę z górki, pewnie do 110 pewnie nawet się rozpędzę. I to nie jest najlepszy przykład na wyprzedzanie tira. Ale zobaczcie, znowu zaczyna się górka. I mi motocykl zwalnia, ja mogę spokojnie zająć prawy pas, gdyż nie zwolnię na pewno prędkości temu tirowi za mną. Także ok, mam w tym momencie manetę na maksa otwartą, tudzież odkręconą. Obroty 9000 na liczniku. 106 km na godzinę pokazuje mi ten licznik. Jadę, przypuszczam, że w granicach 90, poniżej 100 w tym momencie, ale też mam niedotarty sprzęt, dlatego zaraz będę musiał odpuścić tak na 3/4 gazu. Prędkość będzie utrzymana na poziomie 95 km na godzinę, przynajmniej ta licznikowa, i jadę spokojnie przed tirami. Także spoko, obwodnica Warszawy. Teoretycznie 9-konny silnik, bo tutaj tak mniej więcej podaje producent moc tej jednostki. I maszyna daje sobie radę. No właśnie, 8,9 konia, chyba tak podaje katalog dla tego motocykla. No nie jest to dużo, natomiast wydaje mi się, że to jest też moc mierzona na kole, ponieważ tutaj dość dużą stratę daje nam napęd. Mamy skrzynię CVT, czyli tą bezstopniową, ale też i można powiedzieć prawie bezobsługową, bo tutaj dużo do niej nie trzeba dokładać uwagi. Ale jak widzicie, cały czas kolejne kilometry mijają, a ja sobie jadę na luzaku, wyprostowany, na wygodnej kanapie, i nie jestem wcale najwolniejszym
z motocyklem tudzież pojazdem na drodze, wręcz przeciwnie, jestem w stanie wyprzedzić, a przede wszystkim utrzymać się przed tymi wolniejszymi sprzętami. Oraz silniki GW6 niestety wałka wyrównoważającego nie mają, natomiast ten wałek tutaj nie jest jakoś specjalnie, znaczy brak tego wałka nie jest odczuwany. Dlaczego? Ponieważ mamy dość specyficzny sposób zawieszony silnik, a mianowicie silnik jest zawieszony na wahaczu, na tulejach metalowo-gumowych, także wszystkie wibracje są po części niwelowane właśnie na tych gumach i to jest spora różnica, bo jeśli jak jeździłem z turbyckami, piątkami, z tymi biegówkami tak zwanymi, gdzie faktycznie ten silnik był zawieszony na sztywno do ramy, no to czuć było te wibracje takie nieprzyjemne i na podnóżkach, i na siedzeniu, a tutaj jest bardzo przyzwoicie. Tak, także silniczek nawet ładnie brzmi, ładnie pracuje, jest dość płynny, można tym, jak widzieliście, wjechać na obwodnicę i jakoś specjalnie się tam nie przejmować, że będzie was wszystko spychało na bok. Mam czysto z tyłu hamowanie. Rewelacyjne. Heble są naprawdę bardzo dobre w tym momencie. Jak do tej masy i do tych możliwości, które on osiąga, to nie mam zastrzeżeń. CBS działa prawidłowo, nie jest tak bardzo, bardzo mocno wyczuwalny na hamulcu, znaczy na kole przednim, ale czuć, że on delikatnie przysiada. Niemniej jednak nie na tyle, żeby wprowadzić w poślizg przednie koło, jak naprawdę mocno zaciśnięcie. Natomiast tylne koło oczywiście zapiszczy. W kwestii przyspieszenia, no nie zrywa z miejsca, tak delikatnie rusza, ale rusza, tak? I zobaczy, już 40, 50. Rozpędziłem się do 58, biorąc pod uwagę opóźnienie. Przekłamanie licznikowe. No i tutaj już jest za wąsko, żeby się przycisnąć, niestety. No, także silnik omówiony, hamulce, co tu dużo dodać. Ciekawe jest to, że mamy ręczny, a tu raczej postojowy. Tak to bym nazwał. O, z Teslą się pościgamy. Ale fajna ta Tesla, biała tapicereczka w środku. Ach! Jeździłbym taką. Siema. Dual motor, to już taki bogatszy. I na czerwonym pan przejechał. To się wytnie. Dobra, może wróćmy do tematu, o tych owiewkach, o tym wszystkim. I teraz właśnie, w ruchu miejskim stoję co chwilę na światłach. Czarne ciuchy jeszcze dobrałem przy 20 kilku stopniach, więc grzeje dobrze. Ale wystarczy, że ruszę i faktycznie dopływy powietrza zaraz powodują, że jest chłodno, przynajmniej od góry. Nogi są fajnie osłonięte, owiewki powodują, że kolana nie dostają wiatrem, także no stawy kolanowe, gdy się nie ubierzecie w odpowiednie ciuchy termiczne, przeżyją, tak? Albo jakby nie będą wam doskwierały. I oczywiście ta młodsza część oglądających pomyśli, jakie kolana, jaki wiatr, o co chodzi? No to jak będziecie mieli 35 jak ja, to już przypuszczam, że zaczniecie odczuwać tak jak ja, błędy młodości i brak odpowiednich ubrań, bo wbrew pozorom to się mu bardzo szybko dzieje i myślę, na starość miało mnie złapać, a już mnie trzyma. No mniejsza o większość. No, ale tutaj faktycznie te stawy kolanowe są osłonięte, dużo jest przyjemniej. Jakby spadł deszcz, to też cały ten brud, woda, skałuż idą na skuter, a nie na moje buty, nie na moje spodnie. Jedynie co, to kurtka zmoknie i tyle, także przeciwdeszczówka i będzie gites. Na zimę to samo, no można się ubrać, założyć ten motokoc na motocykl i wtedy też w miarę ciepłych warunkach sobie jeździć, przedłużyć sezon. Może nie w zimę, ale na pewno troszkę dłużej niż większością motocyklu pracy. A tam 20 minut na luzaku zdążę. Samochodem nie byłbym tego taki pewien. Pozostaje jeszcze pozycja za kierownicą, bo owiewki fajna sprawa, ale pozycja za kierownicą, jak tutaj się siedzi,
na tej kanapie, ile to daje miejsca do jakiego wzrostu. Ja w tym momencie siedzę, mam nogi, powiedzmy, że w kącie prostym, wysoko do kierownicy, nawet troszkę za blisko kierownicy, także przy takich ostrych manewrach, gdzie faktycznie dość mocno muszę się skręcić kierownicą, nie złożyć, to jest to problemem. Natomiast myślę, że taki optymalny wzrost zaczynamy od 1,70 m. Poniżej już ciężko będzie dosięgać do ziemi, bo kanapa jest dość wysoko, więc też za niski być nie możesz, ale tak 1,80 m, 1,85 m i będzie tutaj naprawdę bardzo fajnie i komfortowo zarówno tobie, jak i pasażerowi. Chociaż pasażer, no to tutaj już w ogóle jest bajka z tym oparciem. Bardzo fajnie, wygodnie mu się będzie siedziało. Gabaryty nie są jakoś specjalnie przesadnie duży, nie jest. Więc na luzaku się mieszczę między autami. Co ja wam mówiłem? No mistrz lewego pasa jak nic. Wszystko wyprzedzam. Absolutnie wszystko. A jeszcze jakie opory powietrza ja robię przy 2 metrach. On dalej sobie daje dzielenie radę. Z tyłu nikogo nie zwalniam. Tu wszystko wyprzedzam jak leci. Cacy! Teraz to ten sprzęt płynie. No i zobaczcie, on jedzie tak 90 na godzinę. Ja mam na liczniku 100. Czyli te 110, które osiągnąłem, to będzie mniej więcej 100 na godzinę w realu. Nieźle się ten motocykl przewidywalnie prowadzi. Przynajmniej po asfalcie. Jak jest równa droga, jest fajnie, przyjemnie. Po takiej ekspresówce, tudzież obwodnicy, bardzo dobrze, płynnie, równiutko go niesie. Jest stabilnie przede wszystkim, bez żadnego pływania, bez żadnego wężykowania wyczuwalnego. Także, no ja wiem, że to nie są jakieś szalone prędkości, ale naprawdę jest ok. W 2 osoby też bardzo on fajnie sobie tutaj radzi. Jak się zaczynają wyboje, dalej nie jest źle i budowa tego sprzętu, ramy tego sprzętu jest bardzo fajna, bo dużo osób zwraca uwagę na ten przekrok tutaj, że on jest, że trzeba podnieść nogę, że lepiej, żeby tu była płaska podłoga. Zgadza się, ale płaska podłoga wymusza zastosowanie tej kołyskowej ramy, czyli takiej wiecie, no totalny kołyski. Jedna rura, która ma szalone problemy ze sztywnością i to czuć, im bardziej wyboista droga, im bardziej nierówna droga, nawet na prostej drodze, przy większych prędkościach czuć, że ten motocykl się składa, że to pracuje ta cała rama. Tu mamy od góry jeszcze wzmocnienie i dzięki temu ten motocykl naprawdę bardzo solidnie płynie i równo się prowadzi. Czuć tą sztywność ramy, to jest bardzo duża zaleta. Jeśli chodzi o amortyzatory, to nie są jakoś piekielnie mięciutkie, są dość sztywne, ale to daje pewność jazdy właśnie w takich warunkach. Natomiast jest nisko zawieszony, nisko jest położony brzuszek, ta dolna obudowa w znaczeniu i stopki centralne. W związku z powyższym, przy takim manewrowaniu, przy mocnym złożeniu, no można przytrzeć łatwo tą podnóżką, co chciałem teraz zademonstrować, ale mi się nie udało. I to na dzisiaj tyle. Chyba wszystko, co mogłem powiedzieć na temat tego sprzętu. Co wy o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Piszcie swoje wrażenia, odczucia. Wbijajcie też na Instagrama. Tam są zazwyczaj zdjęcia wrzucane wcześniej, przed publikacją materiału, dużo przed publikacją materiału, tak jest za kulis. Szykują się jakieś sesje, nie sesje i tym podobne rzeczy. O, proszę. Ho, też na skuterku. Pani do pracy jedzie w spódniczce. Ha? Na motocyklu już nie dałaby rady. No. Także, o, jeszcze tą regulację mogę pokazać z zawieszenia. Proszę bardzo. Jest i jest. Silniczek cieplutki. O, czuć, że się wypala. No. Także dzięki za oglądanie tego, jak zwykle miał być krótki, a troszkę przydługiego materiału. No ale tyle ode mnie. Dzięki, cześć.